Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moją gościnią Daria Kubasiewicz ze Strefy Kultury Wrocław. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnej edycji festiwalu Wrosound, 14-15 lipca. Opowiedzmy szerzej o tym wydarzeniu. Może na początek oczywiście zaczynamy od tego, kto wystąpi, kogo przygotowaliście w tym roku. Nasz line-up w tym roku nie jest specjalnie kontrowersyjny, jest raczej chyba ciekawy, jeśli chodzi o dobór tych artystów, bo mamy wielkie gwiazdy, ale mamy te gwiazdy, które można by było określić takimi artystami, których przez chwilę nie było. Czy to nie było ich w Polsce, czy to w ogóle nie grali dosyć długo. Mieli jakieś swoje przerwy, ale wciąż mają wielu fanów. Więc Tricky, który jest naszym headlinerem, jest właśnie takim ciekawym przykładem. 2 lata walczyliśmy o Trickiego, żeby zagrał u nas. Jak udało się go namówić, żeby przyjechał do Wrocławia? Trzeba było być bardzo, bardzo konsekwentnym w tym namawianiu. No, 2 lata to jest jednak naprawdę długo. To się omawia oczywiście z agencją, z agentem, który zajmuje się danym artystą, więc to jego trzeba przekonać tak naprawdę, że to jest dobry pomysł. No i jest, mamy Trickiego, to jest super. Tricky w ogóle znowu produkuje również muzę, czyli jest aktywny bardzo. Wyprodukował płytę swojej wokalistce, która jest u niego w zespole, jest to Polka. Marta Złakowska, która... Że jakiś sentyment po prostu się zrobił. Być może. Obecnie mieszka w Krakowie. Już od lat jest wokalistką Trickiego na jego trasach. No, myślę, że niewielu artystów, bardzo młodych artystów, może powiedzieć, moją debiutancką płytę wyprodukował Tricky, więc wielkie gratulacje dla Marty. Ona jest wspaniałą wokalistką, naprawdę ze świetnym głosem, świetną barwą, co będzie można sprawdzić na placu przed Impartem. A drugiego dnia mamy kobietę headlinerkę. Też bardzo nam zależało, żeby była ta równość. I tam KTB to jest z kolei brytyjska wokalistka. No i jeden chyba z najlepszych głosów na tej klubowej, ale myślę, że nie tylko scenie w Wielkiej Brytanii. Kiedyś znana chyba na wszystkich możliwych brytyjskich rejwach, jej kawałki były grane. I właśnie ona również zrobiła sobie później bardzo długą przerwę, ale znowu wróciła do nagrywania. Znowu nagrywa z artystami, którzy robią muzykę drum and bass na przykład. Ona zawsze się kręciła dookoła takiej muzy dubstepów, drum and bassów, więc to będzie bardzo mocne zakończenie festiwalu. Pograd dnia drugiego. Właśnie ci headlinerzy chyba też są taką syntezą tego, że ten rynek właśnie wraca trochę po pandemii, prawda? Dopiero teraz, mamy 2023, ale ci zagraniczni artyści dopiero teraz są trochę odważniejsi w tych krokach. My też jesteśmy trochę odważniejsi, bo było nam ciężko sięgać po czy to dużych artystów, czy w ogóle zagranicznych artystów, bo ciągle ta sytuacja była niepewna i to w 2021 roku, który udało nam się zorganizować, ale też w 2022 roku różnie bywało. Były strajki na lotniskach, to też powodowało różne historie, nie tylko nam, inni organizatorzy festiwali też się z tym mierzyli. Mhm. Także im ta logistyka była cięższa, tym jakby łatwiej było o wpadkę. Ale chyba w tym roku możemy trochę odetchnąć i spróbować jeszcze raz właśnie. Ale myślisz, że wracacie już teraz do takich czasów przed pandemią, taki 2019, kiedy no, ten rynek był bardzo swobodny? No oby. To dla nas też ciężkie pytanie. Zobaczymy w przyszłości, jak to wszystko się rozwinie. Jesteśmy na dobrej drodze, myślę. Jeśli chodzi o opinie na temat tego line-upu w tym roku, a wiadomo, że opinie bywają różne, internet jest bardzo brutalny. Oczekiwania też są zawsze różne, wiadomo. Różnie to wypada, ale w tym roku naprawdę myślę, że wzięliśmy ludzi z zaskoczenia, szczególnie właśnie Trickim i Katie B, więc tam były same pozytywne komentarze. No to jeszcze opowiedzmy o tym, kto poza tymi głównymi gwiazdami, bo 14-15 to piątek i sobota, to opowiedzmy, kto wystąpi i wypełni jeszcze ten piątek i potem sobotę. Bardzo chcieliśmy, żeby w tym roku zagrała u nas Brodka. Ta jej ostatnia epka Sadza, którą wyprodukowała z 1, praktycznie 9, cały czas 8, jeszcze świeża, to był październik. Tak, roku, ona cały czas jest, cały czas była w trasie promującą tę epkę i te wszystkie festiwalowe gigi, które robi, to też są oparte dokładnie na tej płytce. Więc bardzo nam to pasowało. No chyba ta epka bardzo pasuje też do samego klimatu Wrosądu, prawda? Totalnie. I bardzo, bardzo chciałam, żeby oni grali właśnie obok siebie z Trickim, czyli ona była co-headlinerką, bo jakby muzycznie nam to się pięknie spina i mam nadzieję i mam wrażenie, że publiczności również się będzie pięknie spinało.
Nigdy nie zapominamy o raperach na naszym festiwalu, ale o raperach, których po prostu uważamy za super ciekawych, choć czasem jeszcze nie są tak wyhajpowani, być może. W tym roku gra u nas Astma, młody raper z Bielska-Białej, no i gra z zespołem, więc będzie żywy band, będzie dużo, dużo punkowej energii, jak to oni sami o sobie mówią. To was skłoniło, żeby właśnie wybrać właśnie jego? Tak, totalnie. To musi być coś ciekawszego, to musi być coś więcej. Więc tak, Astma, no oprócz tego, że to jest też świetny tekściarz, jest w tym jakaś taka jakość pokolenia starszych raperów, więc jest to przyciągające. Zamknięta w dość młodym ciele chyba, prawda? Właśnie. Więc to chyba dość też niespotykane połączenie. No i ciekawostka, bo pierwszego dnia w ogóle festiwal otwiera skład Serca. A ciekawostka dlatego, że chłopaki zagrali w zeszłym roku na naszej małej scenie, o której pewnie zaraz porozmawiamy, czyli scenie Tak Brzmi Wrocław, naszej scenie lokalnej. No i zrobili na nas takie wrażenie, że skoro jesteśmy tym wrocławskim festiwalem i zawsze to podkreślamy, że wspieramy naszych i robimy ku temu różne ruchy, czy to był Zdechły Osa, który był headlinerem w zeszłym roku, czy w ogóle to, że powstała ta scena w 2021 roku, oddając trochę hołd temu historii i temu DNA naszemu festiwalu, no to pomyśleliśmy sobie, okej, skoro to jest takie super i tak świetnie żarło na małej scenie, to czemu by nie spróbować i nie dać szansy chłopakom, żeby zrobili to też na dużej scenie. I to też chyba taka fajna synteza tego, jak ten festiwal się też rozrasta i artyści, którzy rosną razem z nim, to super. Mamy taką nadzieję, że stworzymy taką grupę. To przejdźmy jeszcze do soboty, tak? Tak. Drugiego dnia scena główna, tam za KTB jej co-headliner, czyli Kidnap. Kidnap to producent z Wielkiej Brytanii, który robi świetną, bardzo nostalgiczną, melancholijną elektronikę, którą też bardzo lubimy na Wrosoundzie, właśnie ten klimat. I on, to też jest ciekawa historia, bo właśnie robi aktualnie swój nowy album i siedzi w studiu i też trzeba go było chwilę namawiać, żeby zrobił sobie przerwę, ale rzeczywiście robi tą jedną przerwę i tylko dla nas na Wrosound, więc przyjedzie, bardzo go polecam. On nie jest tak może świetnie znany, ale naprawdę warto wyczekać, przyjść na ten koncert, nawet jeżeli, nie wiem, ktoś przychodzi tylko na headlinera, to niech przyjdzie chwilę wcześniej i posłucha tej muzy, szczególnie, że zbliża się album. No i mamy polski skład, Boka, to też fajna okazja w ogóle do świętowania, bo Boka świętuje obecnie swoje 10 urodziny. 10 urodziny i mam tu na myśli bycia na scenie, czyli w polskim show biznesie i na scenie muzycznej. Także 10 lat i oni są w tej trasie również na różnych festiwalach. No i we Wrocławiu akurat tak wypadło, że zagrają u nas ten swój świąteczny koncert. No i drugiego dnia scenę otwiera skład Brodacze. To jest również bardzo ciekawy zestaw. Ciekawa nazwa na pewno. Tak, mają brody, naprawdę mają brody. Grają bardzo fajną muzę, połączenie alternatywy, elektroniki, może trochę popu, ale ja ich usłyszałam bardzo niedawno i od pierwszego wejrzenia, od pierwszej nutki okazało się, że jest bardzo zdolny skład, który wcale nie jest tak dobrze nam znany. Więc to również, jeżeli ktoś chce zobaczyć coś ciekawego, to dobrze. To właśnie polecam. To jest też taka idea, która gdzieś tam wam przyświeca, jak tworzycie ten line-up, żeby właśnie pokazywać też artystów, którzy jeszcze nie mają takiego swojego ugruntowanego miejsca na tej scenie, na tym rynku. Oczywiście, ale to też takie historie, jak historia z zeszłego roku. Mam takiego kolegę, który był na koncercie sceny Tak Brzmi Wrocław, na koncercie zespołu Bluszcz. I on nie znał tego zespołu wcześniej. No, teraz jest jednym z jego ulubionych zespołów. Ale chłopaki już też długo grają. Tak, i właśnie chcę tylko powiedzieć, że nam się może czasem wydawać, że ludzie już znają masę artystów, że przecież jak ja znam tego artystę, to jak ktoś inny może tego nie znać. No nie, właśnie takie dzielenie się muzą i pokazywanie ludziom muzy, to jest w ogóle, ja bym chciała, żeby to była idea zawsze festiwalu. Myślę, że to jest idea każdego festiwalu. Tak jest, żeby poznawać nowe rzeczy. Miejmy taką nadzieję, że pomiędzy, dlatego mamy headlinerów, którzy przyciągają artystów, ale mamy też, dokłada się innych artystów, dzięki
tym headlinerom, ktoś właśnie może przyjdzie wcześniej, może zobaczy, może się zakocha w tej muzie. Tak, myślę, że to jest idea w ogóle każdego festiwalu, a przynajmniej mam taką nadzieję. U nas jak najbardziej. Jeżeli nawet wiemy, że ktoś nie jest tak znany i że to nam nie zapewnia wielkiej sprzedaży biletów, akurat to nazwisko, czy akurat ten slot, który on wypełnia, nie szkodzi po prostu. Opowiedzmy w takim razie o tych dwóch scenach. Jest jedna scena główna i jest też druga, ta bardziej lokalna. Scena Tak Brzmi Wrocław, która powstała w 2021 roku właśnie po to, żeby nasi lokalni artyści mieli swoje miejsce. Tak po prostu, żeby ta historia Wrosoundu gdzieś tam się cały czas kręciła, czyli to, że kiedyś byliśmy festiwalem, który rzeczywiście grał tylko wrocławskich lokalnych artystów. Teraz mają swoją scenę, swoje miejsce w bardzo uroczym miejscu, czyli w podwórku Impartu. I tam, no jak co roku, fantastyczne składy. Mamy tak, pierwszego dnia, który będzie taki bardziej lekko, bardziej rapowo-elektroniczny, mam wrażenie. Mamy Zimę Stulecia, mamy Baby Milo i mamy Gest Julkę. I drugiego dnia, który już będzie na pewno bardziej elektroniczny, chociaż Rycerzyki to jest taki trochę jednak alternatywa zmieszana z popem, taka w klimacie lat 80., ale oni zaczynają. A później mamy duet Ecto i mamy Withrow A. I Withrow A to też jest miła niespodzianka, bo chłopaki też no, mają długą przerwę od grania już. A wiemy, że mają wielu fanów i wielu fanów tutaj we Wrocławiu przede wszystkim, więc bardzo się cieszymy, że się zgodzili w ogóle zrobić sobie przerwę od przerwy i u nas zagrać. I grali u nas już parę razy w ogóle na Wrocławiu, oni wracają jak bumerang, ale zawsze przy okazji jakiegoś nowego materiału. No i wiemy teraz już, że 14 lipca, czyli na dzień przed ich koncertem, wychodzi ich nowy utwór. Czyli tym bardziej warto ich zobaczyć. A powiedz, Zespół Serca to jest pierwsza taka historia, że właśnie ktoś z tej sceny Tak Brzmi Wrocław awansował na tą główną? Tak, to był taki szybki pomysł, zupełnie spontaniczny, na zasadzie okej, jeżeli możemy co roku robić coś, może to nie będzie nic stałego, taka dzika karta, a może zostanie to z nami, ale chcielibyśmy zawsze coś robić, coś ekstra dla wrocławskich artystów. Czymś zaskoczyć i też samych słuchaczy, no bo to też duże zaskoczenie pewnie dla tych, którzy przyjdą. Miejmy nadzieję. Znaczy, mamy nadzieję w ogóle, że przyjdą i będą chłopaków wspierać, bo ten pierwszy koncert, koncerty, które otwierają sceny, zawsze są trudne. Ludzie się zbierają bardzo powoli na te koncerty. O której zaczynacie każdy dzień festiwalu? Bramki otwieramy o 17.30 każdego dnia, ale Serca pierwszego dnia grają o 18.30, a Brodacze drugiego dnia pół godziny później, czyli o 19.00. Więc no wiemy, że jest taka godzina, że jeszcze jest jasno, nie wszyscy to lubią, ale naprawdę czasem można przegapić świetne koncerty, kiedy się nie przychodzi na ten początek. Więc tutaj apelujemy, żeby tego nie robić i żeby mając już bilet, wykorzystywać go w pełni. Opowiedzmy także o tym, że Wrosound to nie tylko muzyka, ale także wydarzenia w stylu eko. O co chodzi z tymi wydarzeniami? Tak, to się zaczyna już na etapie realizacji i samej produkcji, czyli naszego myślenia w ogóle o tym, jak robić festiwal, no bo to też się zaczęło w 2021 roku. Tam się zaczęło w ogóle dużo, dużo różnych rzeczy i takiego myślenia właśnie o tworzeniu wydarzeń muzycznych i festiwali, żeby też nie szkodzić. Nie zawsze jest to możliwe robić coś super ekologicznie, ale ta zasada less waste jednak jest u nas bardzo, bardzo, bardzo ważna. Mamy kilka kroków wypracowanych od tego 2021 roku. No, kilka z nich to tak, na pewno mniej drukujemy. Zrezygnowaliśmy z tych takich bardzo ulotnych druków. Ulotki, folderki, mapki, to wszystko, co rozdaje się ludziom. Ten wszystko teraz można mieć w telefonie, prawda? Kod QR. Na przykład. No, pracujemy też bardzo mocno, mamy nadzieję, że zdążymy z aplikacją. To jest super ułatwienie. Nasz plac też nie jest duży. Nie ma się co silić na... Nie jesteśmy o powierzchni openera, że może rzeczywiście czasem ludziom pomaga, jak spojrzą sobie na jakąś mapkę przygotowaną przez organizatorów, ale u nas ten plac jest naprawdę niewielki. To jest jego z kolei wielka zaleta. Więc każdą informację, którą gdzieś tam i tak musimy wywiesić, ludzie bardzo szybko znajdą. Wystarczy zrobić zdjęcie. Skoro mamy diodę, czyli ekran na scenie, to też wyświetlamy tam rzeczy, też to wykorzystujemy, czyli każdy nośnik na maksa.
Więc po co dodatkowa ulotka do ręki, która trafi do śmietnika ostatecznie? No pewnie, po tych dwóch dniach, prawda? Tak. Mhm. Bardzo dużo brandingu wywaliliśmy do kosza, czyli takiego brandowania sceny jednorocznego. Niepotrzebne nam to jest wszystko. A to, co drukujemy rzeczywiście, czyli to, co musimy wydrukować, wszelkie banery albo jakieś tekstylne reklamy, przerabiamy na torby, plecaki, nerki, dzięki świetnej firmie Traszki Upcycling, która właśnie z zeszłorocznych materiałów uszyła nam takie gadżety, że szczęki nam opadły, jak to zostało dobrze zrobione. I został wykorzystany każdy element. Wysłaliśmy do nich wszystko, co mieliśmy w naszych garażach, łącznie ze starymi smyczami. I oni wszystkiego użyli. Także super piękna sprawa znaleźć takiego partnera, który myśli właśnie podobnie. Od jakiegoś czasu pracujemy też z MPWiK, hashtag pikranówkę, tak to jest ich hasło. Środek lata to akurat. Tak, idealna sytuacja na to, żebyśmy też połączyli siły, czyli u nas na festiwalu kranówka jest za darmo, woda pitna przez cały festiwal, no więc ograniczamy tym samym sprzedaż wody w butelkach plastikowych. Można nawet, na to będziemy jeszcze ogłaszać, choć cały czas o tym wspominamy, ale przed samym festiwalem na pewno będziemy trąbić, że można ze sobą zabrać wielorazowe kubki, bidony, wystarczy pokazać na wejściu, że są puste i można z nich korzystać również na festiwalu, czyli znowu ograniczamy jednorazowe kubeczki. Współpracujemy z Next Bike'iem, czyli rower miejski, czyli zachęcamy jednak do korzystania ze zrównoważonego transportu. Niekoniecznie trzeba przyjechać do nas samochodem. Raczej szykujemy parkingi dla hulajnóg i rowerów i tak też ludzi zachęcamy, że będzie gdzie je zostawić. Udogodnienia robi również Next Bike, bo stawia specjalną stację, dzięki której nie trzeba gdzieś oddawać tego roweru daleko. I jeszcze podejść, tylko można podjechać na sam festiwal. My też rozdajemy vouchery na darmowe przejazdy od Next Bike'a, także jest tych udogodnień jest naprawdę sporo. Również nadal pracujemy ze startupem Dotlenieni. W zeszłym roku na wrocławskich Osobowicach posadziliśmy z nimi las. 1000 drzewek. 1000 drzewek dębu szypułkowego, sadzonek. My, Dotlenieni oraz Motorpol, który również brał udział w fundowaniu tych sadzonek, a Motorpol Wrocław to z kolei nasza flota samochodowa, flota samochodów elektrycznych, bo taką mamy. Czyli wszystko się spina. Zasady. No to co, zaczynamy. 14 lipca kończymy 15 w Rosant we Wrocławiu. W trzech słowach, jakbyś podsumowała ten festiwal, który przed nami? Jest to festiwal, który ma fajne ambicje na to, żeby rozwijać się co roku i mamy nadzieję, że będziemy rozwijać się z wami, czyli z publicznością naszą ukochaną. Bardzo się cieszymy, że tak świetni artyści przyjmują zaproszenie na ten festiwal. Ja jestem nadal w szoku, że zagra Triki, nadal jako organizator, mówię to super szczerze. Myślę, że to będzie bardzo wzruszający koncert dla wielu osób, również dla nas. Robimy naprawdę fajne rzeczy. Naprawdę jest tam ciekawie, krąży tam bardzo dużo dobrej energii. Mamy dwie sceny. Super jest zobaczyć tych wszystkich artystów na scenie lokalnej, którzy dają z siebie wszystko. I rzeczywiście występują bardzo blisko wielkich gwiazd, więc my się nim cieszymy. Robimy go nie dla siebie, ale dla publiczności. Naprawdę super szczerze również to mówię. Więc można dobrze spędzić 2 dni w sercu miasta we Wrocławiu. Zapraszam. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moją gościnią dzisiaj była Daria Kubasiewicz. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.